Chyba nie ma gorszej tragedii niż zaginione dziecko. I tutaj pojawia się wiele zarzutów w stronę policji, czy robią wystarczająco dużo i wystarczająco szybko. Policja działa najszybciej jak się da i stara się cały czas unowocześniać te działania, żeby móc działać jeszcze sprawniej. A co nowego w tym temacie się właśnie wydarzyło, opowie nam Przemysław Kędzior, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji. Witam serdecznie. Pojawia się nowe okienko nadziei dla osób, które mogą niestety mieć problem, że zaginęło im dziecko i są zupełnie bezradni, zrozpaczeni i nie bardzo wiedzą, co zrobić. Co to za okienko? Tutaj od 5 marca ruszył pilotażowy program Komendy Głównej Policji w Opolu. Za jego pośrednictwem będzie można bezpośrednio skontaktować się z dyżurnym Komendy Wojewódzkiej. No, ten program rozpoczął się między innymi w naszym województwie. No, i za pośrednictwem specjalnego telefonu, specjalnego aparatu telefonicznego, który jest zamontowany w jednostkach terenowych, między innymi u nas w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, przy wejściu taki telefon jest dostępny. Można bezpośrednio się właśnie z dyżurnym Komendy Wojewódzkiej skontaktować. No, te działania mają na celu podniesienie standardów właśnie w sytuacjach, kiedy zagrożone może być życie i zdrowie dzieci. Łącząc się bezpośrednio z dyżurnym wojewódzkim, no, mamy tutaj pewność, że te działania policji będą szybsze, bardziej efektowne. No, a tutaj trzeba mieć świadomość, że właśnie w sytuacjach, kiedy zagrożone może być życie i zdrowie dzieci, no, tutaj szybkość, sprawność i efektywność jest, no, podstawą pracy policjantów. Ale tutaj chodzi tylko o te dzieci, które nam zaginęły, czy też o jakąś przemoc? Również jeśli jesteśmy świadkami lub wiemy, że może dochodzić do przemocy, również z tego telefonu można skorzystać. Tutaj ten telefon jest stricte związany właśnie z pomocą dzieciom, czyli tak jak pani wspomniała, zarówno jeśli chodzi o doświadczanie przemocy, jak i również o zaginione dzieci. To co to jest za telefon? Proszę więcej szczegółów, czyli co mam zrobić, jeśli zaginęło mi dziecko? W sytuacji, kiedy zaginie nam dziecko, no oczywiście z taką informacją idziemy do najbliższej jednostki policji. Jeśli natomiast z jakichś powodów, na przykład policjanci są zajęci realizacją sprawy kryminalnej, no, czas przyjęcia takiego zgłoszenia na przykład może się wydłużyć, no, taką dodatkową opcją, która przyspieszy na pewno tu nasze działania, jest ten właśnie bezpośredni telefon do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji. To jest bardzo ważna informacja, drodzy Państwo, bo niestety jak statystyki pokazują i to, co oglądamy często w różnych mediach w naszym kraju, dzieci giną bardzo często i oby takie zaginięcia miały szczęśliwe zakończenia.